dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Bartosz Niemiec z Fundacji Nowe Kierunki. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. No a znajdujemy się, nie wiem czy Państwo rozpoznają, to jest taki teren zielony obok szpitala. W zasadzie takie jedyne zielone płuca właśnie tutejszego szpitala w Nowym Sączu. I Fundacja Nowe Kierunki ma pomysł na to, aby to miejsce się stało jeszcze bardziej przyjazne pacjentom i gościom, którzy właśnie przyjeżdżają tutaj do szpitala. Mówimy o projekcie, który został złożony w ramach budżetu obywatelskiego, ale województwa małopolskiego. Dokładnie. Nasza fundacja do budżetu województwa obywatelskiego województwa małopolskiego zgłosiła aż 5 projektów. Jednym z tych projektów jest właśnie taki projekt, który nosi nazwę Kierunek Nowy Sącz z Nowym Parkiem, rewitalizacja terenu przy Sądeckim Szpitalu. Tu właśnie kiedyś znajdował się park. Tutaj kiedyś pacjenci mogli przychodzić w czasie pobytu w szpitalu. Te osoby, które mogły oczywiście wyjść z sali, mogły tutaj przyjść, poddychać świeżym powietrzem, posłuchać śpiewu ptaków. No teraz jest to niemożliwe, ponieważ no, to miejsce zostało nieco zaniedbane. Szpital jednak poszedł w kierunku inwestycji w rozbudowę, prawda, zakup nowych urządzeń, poprawę warunków pracy lekarzy i pielęgniarek. Natomiast my postanowiliśmy, żeby zdobyć te środki z budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego na odnowienie tego miejsca. Naszym zdaniem warto, jest to udowodnione także naukowo, że właśnie kontakt z przyrodą, kontakt z naturą, z otoczeniem no, wpływa prozdrowotnie dla osób, które chorują, no, szybciej mogą po prostu wrócić do zdrowia. No i cóż, walczymy. Zanim powiemy, no właśnie, o jak, w jaki sposób głosować, jaki macie pomysł właśnie na to miejsce? Co tutaj mogłoby się stać? Zasady budżetu obywatelskiego polegają na tym, że my tylko zgłaszamy pewien pomysł, pewien projekt. Nasz pomysł jest taki, aby przede wszystkim odrestaurować to miejsce, wyczyścić, ponieważ no, tu jest trochę sporo, jak widzimy, takich miejsc, gdzie są jakieś murki, które no, kiedyś pewnie stanowiły jakąś małą atrakcję, ale no, w tym momencie to wszystko się rozsypało, więc trzeba to przede wszystkim uporządkować. Chcielibyśmy, żeby powstała tu przynajmniej jedna alejka, żeby zamontowano jakieś ławki, no, kosze na śmieci, może powstanie jakaś altana i jakieś klomby, prawda? Bo w tej chwili rosną to tylko drzewa, kasztanowce. Piękne tak, te drzewa. Mamy jarzębinę, są klony, ale właśnie, żeby trochę dodać kolorytu temu miejscu, więc to jest, można powiedzieć, taki początek. To chcielibyśmy, żeby zostało zrealizowane. Kwota na ten cel to jest 150 tysięcy złotych, o tyle możemy się starać na jeden projekt, ale nie staramy się my jako fundacja, żeby też wszyscy telewidzowie zrozumieli. Cały projekt będzie realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, o ile oczywiście będzie odpowiednie poparcie mieszkańców naszego regionu. No właśnie, bo na te projekty w ramach budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego można już głosować od 14 maja i tak naprawdę, żeby ten projekt doczekał się realizacji, no to zależy wszystko od tego, w jaki sposób będziemy głosować, a głosować może każdy, kto ukończył 16 lat. Dokładnie. To wszystko zależy od nas tak naprawdę. Tych projektów do budżetu małopolskiego zostało zgłoszonych sporo. Konkurencja jest duża. Mamy nadzieję, że Państwa zachęcimy do naszego pomysłu i liczymy na głosy. No, tych głosów musi być sporo, żeby ten projekt został zrealizowany. Co najmniej 1500, tak liczymy, więc można głosować w różny sposób, o tym pewnie powiemy później. Natomiast mamy nadzieję, że będziemy mieli Państwa poparcie, no i ten projekt zostanie zrealizowany. Jeżeli wygra, no to realizacja tego zadania odbędzie się oczywiście w przyszłym roku. W przyszły rok, bo w październiku jakby dopiero poznamy wyniki Dokładnie. Głosowania. Dokładnie. To nie jedyny projekt, który jakby będzie mógłby być realizowany w tym szpitalu, tak? Dokładnie, ponieważ my jako fundacja zgłosiliśmy 5 projektów. Jest też drugi projekt dla szpitala. Chodzi o zakup oczyszczaczy powietrza do sal dla chorych
tu właśnie w szpitalu. Nowy Sącz ciągle ma bardzo poważny problem ze smogiem. Ta walka z zanieczyszczeniami powietrza no, idzie bardzo powoli w naszym mieście. Wystarczy spojrzeć na w zimie, prawda, jak wygląda dane, wyglądają dane z wojewódzkiej stacji Inspektoratu Ochrony Środowiska. Te normy przekroczeń związanych z PM10, PM2,5 no są ogromne. My jako mieszkańcy niewiele możemy zrobić, prawda? No, oczywiście, możemy wymienić swój piec, możemy kupować paliwo lepszej jakości, więc możemy to zrobić. Możemy korzystać, postarać się o środki z programu Czyste Powietrze. Ale no, te środki skądś trzeba pozyskać, prawda? My jako mieszkańcy zachęcamy także do montowania oczyszczaczy powietrza. Takie oczyszczacze powietrza udało się nam już zamontować na przykład w szkole podstawowej numer 1, w szkole podstawowej numer 15, miejskim żłobku numer 3 w Nowym Sączu. Projekta, które fundacja złożyła, ale w ramach budżetu obywatelskiego województwa. Nowego budżetu Sącza. Obywatelskiego, tak, Nowego Sącza. Dokładnie. I ten projekt jest już zrealizowany. Udało się nam zakupić kilkadziesiąt oczyszczaczy powietrza i one już filtrują powietrze. Te dzieci mogą uczyć się no, w takich dobrych warunkach, prawda? Nie tylko oczyszczają powietrze te urządzenia, ale także jonizują powietrze, zabijają wirusy, grzyby, alergeny, co jest bardzo ważne w dobie epidemii koronawirusa. I też szczególnie ważne dla pacjentów, którzy tu już trafiają chorzy do szpitala. Dlatego ten pomysł chcieliśmy jak gdyby przeszczepić tutaj do szpitala, ponieważ no, smog przedziera się do naszych mieszkań, do budynków, jest wszędzie, a w szpitalu powinniśmy dochodzić do zdrowia, prawda? Więc chcielibyśmy zakupić co najmniej 40 takich urządzeń, ale nie chodzi tylko o urządzenia, ale także zakup filtrów. No przykład z Krakowa, prawda, gdzie kilka lat temu udało się zakupić oczyszczacze powietrza do szkół, ale szkoły teraz mają problem z zakupem filtrów, bo jednak one się zużywają. Szczególnie w naszym środowisku, które jest bardzo zanieczyszczone. Więc tutaj jest taki projekt na zakup oczyszczacze powietrza wraz z filtrami. Czyli będzie już ten zapas, tak? Tak, dokładnie. Na przyszłość. Na przyszłość. Oczywiście jest zielone światło i zgoda ze strony dyrekcji szpitala, bo jeżeli by nie było, to takiego projektu nie można by było złożyć. Dokładnie. W pierwszej kolejności, kiedy piszemy taki projekt, zgłaszamy się do tak jak w tym przypadku do dyrekcji szpitala, czy wyrazi zgodę, prawda? No i tu mamy 100% poparcie dyrekcji szpitala właśnie na te dwa projekty, więc zachęcamy Państwa do głosowania. No właśnie, bo o ile mieszkańcy bardzo chętnie głosują w budżecie obywatelskim Nowego Sącza, to jednak mam takie wrażenie, że troszkę ten budżet obywatelski województwa małopolskiego, być może niektórzy z nas myślą, że to ich nie dotyczy, ale teraz mamy okazję, żeby zagłosować na projekt, który tak naprawdę będzie realizowany w Nowym Sączu, z którego będziemy mogli wszyscy korzystać. Dokładnie. W poprzednich latach to wyglądało tak, że chyba więcej projektów było zgłaszanych przez mieszkańców powiatu nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego i właściwie te osoby mocno się angażowały z tych mniejszych miejscowości i wygrywały projekty i te projekty no, były realizowane. To już jest piąta edycja budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. W ogóle nasze województwo jako pierwsze w kraju wprowadziło budżet obywatelski. W tym roku chyba rekordowa ilość wniosków, także konkurencja dosyć spora. W całej Małopolsce 230, jeżeli chodzi o nasz subregion jest to 40 projektów. Szanse na realizację ma 20. Oczywiście tylko te projekty będą realizowane, które zdobędą największą liczbę głosów. No to jeszcze na zakończenie, w jaki sposób możemy głosować? Możemy głosować poprzez internet, wchodząc na stronę bo.małopolska.pl. No i jest zakładka głosowanie, prawda? Tam musimy wejść i uzupełnić dane podstawowe. Wpisujemy PESEL, wpisujemy subregion, z którego prawda, pochodzimy, czyli nasz subregion sądecki. Wybieramy z tej całej listy tych wszystkich projektów, dany projekt, który nam się podoba. My oczywiście zachęcamy po raz kolejny do głosowania na projekty Fundacji Nowe Kierunki. Czyli nie zajmuje to dużo czasu? Trzy minuty. Dokładnie 3 minuty, a można zrobić coś dobrego, prawda? O to nam właśnie chodzi. Jeżeli ktoś nie ma możliwości zagłosowania przez internet, można, jest jeszcze druga forma głosowania, tak? Oczywiście jest druga forma głosowania, są karty do głosowania. Jeżeli Państwo się na przykład z nami skontaktujecie, z Fundacją Nowe Kierunki, poprzez profil na Facebooku, my możemy dostarczyć takie karty. Podobnie, trzeba wpisać imię, nazwisko, PESEL, tytuł zadania, na który głosujemy, dwa podpisy i tylko tyle. Mamy czas do 14
14 czerwca. Mamy czas do 14 czerwca, no to wydaje się, że to jest dosyć dużo, ale zachęcamy, im szybciej zagłosujemy, tym lepiej. Może nam to uciec po prostu w pamięci i zapomnimy, a szkoda, bo te pieniądze są do wydania i fajnie by było, żeby przyszły te projekty, które mogą zmienić nasze otoczenie, nasz region. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, nie tylko Nowego Sącza, do głosowania. Żeby wzięli udział w głosowaniu. Żeby wzięli udział w głosowaniu. To pokazuje naszą postawę po prostu obywatelską. Te pieniądze są na wyciągnięcie ręki. Warto by było, żeby zostały zrealizowane takie projekty, które będą z korzyścią dla nas wszystkich, dla mieszkańców. Jeśli mogę, tak jeszcze na sam koniec, ponieważ zgłosiliśmy jeszcze do budżetu jeden taki fajny projekt, który chcielibyśmy też, żeby udało się zrealizować, a mianowicie chcielibyśmy zorganizować pierwszy sądecki festiwal ekologiczny Trzy Rzeki. To miało być takie wydarzenie, które będzie, jeżeli przejdzie oczywiście, będzie realizowane w przyszłym roku. Chodzi o organizację trzech dużych pikników ekologicznych w trzech miastach. W Nowym Sączu nad Dunajcem, w Starym Sączu nad Popradem i w Nawojowej nad Kamienicą, ponieważ właśnie te trzy rzeki scalają naszą Sądecczyznę. Wszystkie te rzeki wpływają oczywiście do Dunajca. Chcemy przygotować taki właśnie, przygotowaliśmy taki projekt, chcielibyśmy zorganizować taki festiwal, który z jednej strony proekologiczny, mówiący o tym, dlaczego warto i jak dbać o nasze środowisko, a z drugiej strony, żeby to była właśnie integracja, zabawa dla mieszkańców naszego regionu. Nowy Sącz to stolica Sądecczyzny, brama Beskidu Sądeckiego, Oniskiego. Przecież żyjemy w tym rejonie, więc powinniśmy się integrować wszyscy z mieszkańcami. Nie mówmy, że my jesteśmy tylko mieszkańcami Nowego Sącza, a poza granicami to już po prostu mieszkańcy wsi. To nieprawda. My po prostu wszyscy jesteśmy mieszkańcami Sądecczyzny, więc też warto, wydaje mi się, zagłosować na ten projekt, aby wspólnie dbać o środowisko. Te opisy projektów są dostępne na stronie budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego, czy u Państwa na stronie internetowej, jeżeli ktoś chciałby się zapoznać dokładnie z projektami? Można wejść na stronę województwa małopolskiego, bo.małopolska.pl. Tam są te opisy, ale można także wejść na naszą stronę internetową kierunekns.pl. Tam opis wszystkich pięciu projektów, bo tak jak mówiłem, pięć w sumie projektów złożyliśmy. Wiem, że nie jesteśmy w stanie omówić wszystkich. Ale wrócimy jeszcze do tego. Pewnie będziemy chcieli, czasu jest niewiele, ale promować te projekty, które właśnie coś dobrego robią dla Nowego Sącza, także pewnie będzie jeszcze okazja, żeby bardziej przybliżyć te projekty. Natomiast teraz, jeżeli ktoś ma czas, może sobie zajrzeć, przeczytać i wszystkiego się dowie. I przede wszystkim chyba zachęcamy do tego, żeby po prostu głosować. Tak, dokładnie. Głosować mogą wszystkie osoby, które ukończyły 16 rok życia. Każdy z nas może oddać głos na jeden wybrany projekt. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę, a moim Państwa gościem był dzisiaj Bartosz Niemiec z Fundacji Nowe Kierunki.